Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na siódmy odcinek magazynu pierwszej ligi futsalu. Dublety, hat-triki, siódma kolejka miała swoich bohaterów, dlatego zapraszam Państwa na część główną magazynu. Magazyn rozpoczynamy spotkaniem w futsalem świecie z Wemet Futsalu Kamienicą Królewską. Mamy 13 minutę i w taki oto sposób Maciej Młyński otwiera wynik tego spotkania. Goście wychodzą na prowadzenie. A to już 17 minuta. Piłka wystawiona jak na tacy do Macieja Młyńskiego, który zdobywa dublet w tym spotkaniu i podwyższa prowadzenie swojej drużyny. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później sygnał do odrabiania strat dla gospodarzy daje nie kto inny jak szkoleniowy z drużyny futsalu świecie i legenda polskich parkietów Marcin Mikołajewicz, który w taki oto sposób zdobył bramkę kontaktową. A to już druga połowa tego spotkania, zagranie w pole karne i Adam Kohlmeier doprowadza do wyrównania. Na tablicy wyników mamy 2-2. Taki rezultat nie pozostał długo, bowiem zaledwie kilkadziesiąt sekund później tym razem to Marcin Choszcz płaskim strzałem pokonuje golkipera rywali i wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. A to już 25 minuta i ponownie na tablicy wyników mamy remis. Adam Kohlmeier zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu i po raz kolejny doprowadza do wyrównania. Goście byli niesamowicie skuteczni i jeszcze w tej samej minucie mocnym strzałem Błażej Wenta wyprowadza Wemet na prowadzenie. Cały czas 25 minuta, zagranie w pole karne i w taki oto sposób Wojciech Dobek podwyższa prowadzenie przyjezdnych. A to już 37 minuta, podopieczni Piotra Górniewicza ewidentnie w drugiej połowie wrzucili wyższy bieg, Maciej Młyński zdobywa hat-tricka, a na tablicy wyników mamy 3-6. Trener Marcin Mikołajewicz zdecydował się na wariant gry z lotnym bramkarzem, kapitalne podanie filtrujące praktycznie całą defensywę rywali i Wojciech Ernest zdobywa 4. gola dla futsalu świecie. Kropkę na D postawili jednak goście, fantastycznie skontrowali swojego rywala i Marcin Choszcz ustala wynik tego spotkania. Bonito Helios Białystok podejmowało na własnym parkiecie drużynę LZS Dragon Bojanu. Było wiadome, że nie będzie to łatwa przeprawa dla drużyny gospodarzy. Mamy 5. minutę, Maciej Osłowski zagrywa piłkę do swojego kolegi z zespołu, dobre odegranie, strzał na bramkę, świetne, precyzyjne uderzenie i Dragon Bojanu wychodzi na prowadzenie. 3 minuty później mieliśmy odpowiedź gospodarzy, przy piłce drużyna Bonito, Łabieniec zagrywa na prawą stronę boiska. Odegranie futsalówki do Mateusza Łabieńca, ten schodzi na lewą nogę, uderza zasłonięty bramkarz drużyny gości i na tablicy wyników mamy wyrównanie. W 16 minucie to gospodarze wyszli na prowadzenie, mamy odbiór piłki w środkowej części boiska. Rogowski zagrywa na lewą stronę do swojego kolegi z zespołu, świetna dwójkowa akcja i właśnie Mateusz Rogowski wyprowadza Bonito na prowadzenie. A to już 17 minuta tego meczu. Mamy zejście na lewą nogę, strzał na bramkę, mocne uderzenie w lewy róg bramkarza drużyny gości i Mateusz Prolejko podwyższa prowadzenie gospodarzy. A to już druga część tego spotkania, Kamil Ullman rozpoczyna kontratak swojego zespołu, Damian Bieliński wykorzystuje tę sytuację do zdobycia bramki, Bonito Helios Białystok ma już na swoim koncie 4 gole. 27 minuta. Gospodarze próbują wyprowadzić teraz piłkę spod własnego pola karnego, ale mamy bardzo złe zagranie w środkową część boiska i Maciej Osłowski w taki oto sposób zdobywa bramkę na 4-2. Na parkiecie robiło się coraz ciekawiej, przy piłce drużyna LZS Dragon Bojano. No i piłka tutaj trafiła na w rękę zawodnika gospodarzy, przez co będziemy mieli przedłużony rzut karny. Mocne uderzenie w lewy róg bramki Kamila Ullmana i Maciej Osłowski zdobywa bramkę kontaktową. Ostatnie słowo należało jednak do Białostoczan. Ullman rozpoczyna akcję swojego zespołu. Świetnie utrzymuje się teraz przy piłce zawodnik Bonito. Zagranie futsalówki na lewą stronę boiska, odegranie w pole karne i jest bramka. Jakub Kozłowski ustala wynik tego spotkania. Bonito Helios Białystok zdobywa 3 punkty w starciu z bardzo trudnym rywalem. AZS Uniwersytet Gdański podejmował na własnym parkiecie Toruńską Akademię Futsalu, a ja zapraszam Państwa na skrót z tego spotkania z komentarzem Miłosza Sieliwończyka. Kończalski, który również... Uwaga, przedzierał się tam jeden z Torunian, konkretnie Anuszewski. Bardowski. Sytuacja sam na samo, Śliński, ale poradził sobie z nim golkiper, to jeszcze nie jest koniec, wycofa. Ależ teraz pomyłka Wardowskiego, to się może źle skończyć. No i to się kończy naprawdę źle, bo otwierają wynik gospodarze, oczywiście goście, przepraszam. Nie mieli okazji próbować z korneru.
Teraz Majchrzak, silne uderzenie. No i mamy rękę, a więc będzie przedłużony rzut karny. Gwizdek arbitra, podchodzi do piłki Adrian Formela. Mocne uderzenie jeszcze do Bitka. No i widzimy, że nie ma wyrównania. Zmuszeni w takim razie do obrony akademicy. Zobaczmy, bo takie sytuacje mogą się zemścić. Piotr Wardowski, ależ teraz pomyłka, to może być kolejna bramka dla Torunia. Ależ wyręczył teraz Sasiaka Kuba Domżalski. Waszak dobrze zagrał piłkę do tyłu, Kraśniewski i znów Waszak niepilnowany w środku, uderza lewą nogą, słupek, jeszcze piłka trafia od tyłu Kacpra Sasiaka. No i zobaczmy, Gwizdek podchodzi do futsalówki Piotr Wardowski. On się nie pomylił, on w takich sytuacjach raczej się nie myli. 1-1 w tym spotkaniu. Co się dzieje w czasie rzeczywistym, bo tutaj cały czas gdańszczanie próbują po raz pierwszy w tym meczu wyjść na prowadzenie, ale z kontrą wychodzą torunianie, ależ kapitalna akcja w tym momencie zawodnika z trójką na koszulce, czyli Mateusza Chojnackiego. Grają torunianie. No póki co nie skarcili ich za to gdańszczanie. Nie mieli ku temu okazji. Waszak. Zagranie po linii do Waszaka. To może być groźna sytuacja. Wójcik. Waszak lobuje. Poprzeczka. I to jeszcze można dobić, ale blokuje strzał Kuba Domżalski. Kacper Sasiak wychodzi trochę wyżej, doskakuje do niego Januszewski. Sasiak uderzał, no i poradził sobie z tym strzałem Michał Zapała. Krystian Kraśniewski dopełnia to zestawienie i właśnie Kraśniewski, ale nieczysta, trafił w piłkę. Szymon Kuzio mocno naciskany przez Waszaka. Adrian Formela, gdzie jest piłka? Nie ma jej na pewno w siatce. Bronią się torunianie. Bronią się torunianie, a właściwie muszą sobie poradzić na własnej połowie, ale świetnie wyszedł teraz Waszak z kontratakiem, zagrywa do środka, ale nie poradził sobie ze stuszeniem. Nie ma autu bramkowego, tylko aut z linii bocznej, szybko zaczęli akademicy, Sasiak, zobaczmy, Szymon Kuzio ma trochę miejsca, szedł do prawej nogi, Szymon Kuzio poradził sobie zespół z Torunia z tą sytuacją. Mikołaj Kreft do Wardowskiego. Szukają luki w szeregach obronnych torunian gdańszczanie. Na tym polega gra z lotnym bramkarzem. Mikołaj Kreft, jeszcze Kevin Sidor, ależ to była wyśmienita sytuacja. Uwaga, Piotr Wardowski, to jest dobra okazja do wyrównania. Wardowski uderza czubem buta, więc mamy 2-2 na 26 sekund przed końcem. Rozpoczęli torunianie, jeszcze jest tutaj chwila, żeby powalczyć. Nie ma faulu, a może być bramka dająca prowadzenie. Nie tym razem, ależ to była wyśmienita sytuacja dla torunian. Teraz wznawiamy mocnym wyrzutem Kacpra Sasiaka. I znów kontratak. Torunian wychodzą 3-1. Zobaczmy, jak to się skończy. Ale świetnie poradził sobie Karol Majchrzak. Naprawdę interwencja godna zwycięstw. Futsalu bramki Piotra Wardowskiego, jeżeli chodzi o AZS UG i trafienie Kamila Domańskiego i Mateusza Chojnackiego. Patrząc na ostatnie, chyba powiedzmy po golu na 2-20 sekund, no to powinienem być bardzo szczęśliwy, że remis mamy z tego spotkania. Oczywiście przed meczem takiego wyniku bym nie brał i bardzo chciałem tutaj wygrać i z tego meczu nie jestem zadowolony, zarówno jakby z wykonywania założeń przez zawodników, jak i ogólnie z przebiegu jakby całości tego spotkania. W 9 minucie, mimo że już mieli 5 fauli, co było usprawiedliwieniem, to szybko zaczęli z przewady, no i trzeba było reagować 2-3 minutki i myślę, że mieliśmy już plan, jak chcemy grać w tym wypadku. No, myślę, że mecz walki, dużo akcji, dużo uderzeń. Wyrównany dosyć mecz, myślę, z naszą na pewno przewagą. Mieliśmy dużo więcej 100% sytuacji i myślę, że powinniśmy wygrać ten mecz i zasłużyliśmy na pewno na 3 punkty. Futbala Białystok podejmowało na własnym parkiecie Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu. Początek spotkania przy piłce drużyna gospodarzy, strzał na bramkę i pierwsza dobra interwencja golkipera drużyny gości. Norbert Jędruczek oddaje piłkę do swojego kolegi z zespołu. Potężne uderzenie, ale futsalówka jednak odbija się tylko od słupka.
Ponownie Norbert Jędruczek, który bardzo często wspomaga swoich kolegów w ataku. Świetne dwie interwencje golkipera Timu Lemborg, ale jeszcze druga dobitka i Maciej Stachelek otwiera wynik tego spotkania. A to już 10. minuta. Przy piłce ponownie gospodarze, zagranie do Michała Osypiuka. Osypiuk utrzymał się w tej sytuacji przy piłce. Osypiuk zaskoczył golkipera drużyny gości takim strzałem i podwyższył prowadzenie miejscowych. Kilkadziesiąt sekund później mieliśmy kolejne trafienie dla Futbalo. Świetne, mocne uderzenie Jakuba Konona i na tablicy wyników mamy 3-0. Minutę później mieliśmy odpowiedź podopiecznych Wojciecha Pięty. Kapitalne zagranie w obręb pola karnego drużyny gospodarzy i Tomasz Neubauer zdobywa pierwszą bramkę dla drużyny gości. A to już druga część tego spotkania, a konkretnie 21. minuta. Świetnie rozegrany ten rzut rożny i Damian Grabowski zdobywa bramkę na 4-1. 3 minuty później mamy kontratak gospodarzy. Szybkie wyjście, kapitalna wymiana podań, ale świetnie rozmontowali teraz defensywy rywala zawodnicy Futbalo i Damian Grabowski zdobywa dublet w tym spotkaniu. Goście wycofali golkipera. Mamy 3 minuty do zakończenia tego spotkania. Znowu kapitalne podanie w pole karne i Andrii Jeliszew trafia dla drużyny gości. Na 2 minuty przed końcem tego spotkania to miejscowi ustalili wynik tego meczu. Mamy znowu świetną wymianę podań. Hubert Stachurski nie ma problemów z tym, żeby w tej sytuacji pokonać golkipera rywali i zdobyć gola na 6-2. Ostatnie sekundy tego spotkania. Futbolu Białystok zdobywa 3 punkty w starciu z Lęborskim Stowarzyszeniem Sympatyków Sportu. Trzeci mecz w tym sezonie u siebie, trzecie pewne wysokie zwycięstwo. Myślę, że taki mecz bez historii, mimo że nasze granie wyglądało dzisiaj tak, jakbyśmy chcieli do końca, bo gdzieś nie wiem, czy przesadziliśmy z treningiem, ale troszkę mamy ciężkie nogi. Mimo wszystko przeboleliśmy takie gorsze momenty, wygraliśmy wysoko, zasłużenie i naprawdę u siebie idziemy nam bardzo dobrze. Popełniając takie błędy w defensywie na tym poziomie, no niestety to zazwyczaj się kończy bramką i tak w tym przypadku było. Straciliśmy bardzo szybko 3 bramki, strzeliliśmy bramkę kontaktową, mieliśmy kilka sytuacji, ale to było w dzisiejszym dniu o wiele za mało. Mrówka UKS Orlik Mosina cały czas szukała pierwszych punktów w tym sezonie, a ich rywalem w 7. kolejce był zespół Futsalu Szczecin. Jako pierwsi szansę na wyjście prowadzenie mieli podopieczni Miłosza Kocota, świetnie rozegrany rzut rożny, ale piłka w tej sytuacji trafiła tylko w słupek. Kolejna szansa dla przyjezdnych, kontratak Futsalu Szczecin, no i tutaj bardzo duże szczęście mieli gospodarze. Tak jak i w następnej sytuacji, kiedy to drużyna gości pokazywała znaczną niemoc strzelecką. Jak mawia jedno z moich ulubionych powiedzeń, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Mamy 16 minutę, świetna akcja gospodarzy i Jan Martin otwiera wynik tego spotkania. Kilkadziesiąt sekund później mamy kolejną akcję gospodarzy. Kontratak Mrówki UKS Orlik Mosiny. Bramkarz położony na parkiecie i Dawid Śmiłowski zdobywa bramkę na 2-0. 3 doskonałe akcje zmarnowane i 3 bramki stracone. Tak można podsumować pierwszą część tego spotkania w wykonaniu Futsalu Szczecin. Kontratak gospodarzy i Lubomir Kolomijczuk zdobywa bramkę na 3-0. Goście dopiero pod koniec pierwszej części tego spotkania zdołali trafić do siatki. W taki oto sposób Łukasz Kubicki pokazał, że Futsal Szczecin wraca do gry. A to już druga część tego spotkania, mamy 24. minutę. Z atakiem wychodzą przyjezdni, świetna wymiana podań, potężne uderzenie i Karol Ława strzela bramkę kontaktową. 25. minuta i mamy kolejną kontrę podopiecznych Miłosza Kocota. Zagranie do Nikolosa Bitsadze. Bitsadze wykorzystuje akcję sam na sam z bramkarzem i na tablicy wyników mamy remis. Emocje na parkiecie zaczęły sięgać zenitu. Zagranie do Huberta Olszaka. Olszak przyjmuje piłkę, pokonuje golkipera rywali i Mrówka UKS Orlik Mosina ponownie na prowadzeniu. Goście szukali bramki wyrównującej. Kapitalna wymiana podań, ale Michał Wasilewski popisał się fantastyczną interwencją w tej sytuacji. A to już końcówka tego spotkania. Drużyna ze Szczecina zdecydowała się na grę z lotnym bramkarzem, ale mamy jeden jedyny błąd i Hubert Olszak w taki oto sposób ustala wynik tego spotkania i zdobywa swojego drugiego gola w tym meczu. Pierwsze zwycięstwo drużyny z Mosiny staje się faktem. KS Gniezno podejmowało na własnym parkiecie Inwestę PZZ Futsal Powiat Bielskie Piłę. Niespełna minuta gry za nami i złe to odegranie zawodnika z piły. Strzał na bramkę,
Pierwsze uderzenie zablokowane, drugie również jest zablokowane, ale sędziowie dopatrzyli się zagrania ręką, co będzie skutkowało krótkim rzutem karnym dla gospodarzy. Mocne uderzenie, ale mamy świetną interwencję golkipera drużyny gości. Na pierwszą bramkę jednak nie trzeba było długo czekać. Potężne uderzenie Pawła Kadłubowicza i w drugiej minucie KS Gniezno wychodzi na prowadzenie. A to już 10. minuta tego spotkania. Świetne rozegranie tego rzutu z autu przez drużynę gości i Bartłomiej Kuzka doprowadza do wyrównania. A to już 12. minuta, zagranie w pole karne, ale kapitalna interwencja golkipera drużyny gości. Inwesta rusza z kontrą, ale mamy tutaj stratę piłki w środkowej części boiska. Jeszcze przywilej korzyści dla gospodarzy, pewne wykończenie tego kontrataku i Kamil Kijak wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. A to już 19. minuta i mamy kolejną kontrę drużyny gospodarzy. Gniezno wychodzi 3-3, zagranie do Wojciecha Węgrzyna, praktycznie kopia bramki strzelonej na 2-1 i miejscowi prowadzą już dwoma bramkami. A to początek drugiej części tego spotkania, wstrzelenie futsalówki w pole karne i Kacper Woźny podwyższa prowadzenie drużyny gospodarzy. Dwie minuty później mieliśmy odpowiedź zawodników z Piły. Świetne uderzenie, bardzo mocne, pod samą poprzeczkę Piotra Przygockiego i Inwesta zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. W 25 minucie mieliśmy odpowiedź gospodarzy, kolejny kontratak, świetna wymiana podań i pewne wykończenie tej akcji sam na sam z bramkarzem. Paweł Kadłubowicz ponownie wpisuje się na listę strzelców. Spotkanie nabierało rumieńców. Bartłomiej Kuska, kapitalne, precyzyjne uderzenie w dalszy róg bramkarza drużyny gospodarzy i KS Inwesta ma już 3 gole na swoim koncie. Od 25 minuty jednak mieliśmy koncert innego zespołu. W taki oto sposób Bartosz Banasiek zdobywa 6. bramkę dla KS Gniezno. Minutę później mamy kolejną akcję drużyny gospodarzy. Wyłożenie piłki jak na tacy do Marcina Marcikowskiego i na parkiecie zaczęło pachnieć pogromem. Goście spróbowali gry z lotnym bramkarzem, ale nie przyniosło to wymiernych korzyści. Mamy wyjście 1-1 teraz z zawodnikiem drużyny rywali. Jeszcze walka do końca o zdobycie gola, ale koniec końców piłka ląduje w siatce i Kamil Kijak zdobywa gola numer 8 dla KS Gniezno. A to już 34. minuta, interwencja bramkarza i bardzo dużo zamieszania w polu karnym KS Inwesty, ale koniec końców Mariusz Sawicki zdobywa bramkę na 9-3 i ustala wynik tego spotkania. KS Gniezno bardzo pewnie pokonuje na własnym parkiecie futsal powiat pilskie Piłę. Przenosimy się na południe, gdzie czeka nas spotkanie Sośnicy Gliwice z GKS Futsal Nowiny, a ja oddaję głos Grzegorzowi Podeszwie i Pawłowi Kasprzakowi. Sośnica Gliwice, jest Łukasz Kujawa! My zaczynamy od mocnego akcentu! W mowach przedmeczowych, gdzieś tam poruszając tematy meczowe, to ten mecz nie będzie prosty. Oj, 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 oj. Tutaj będziemy mieli i kartkę, i rzut karny dla Sośnicy. Rozbieg. To był jęk zawodu. Cały czas Nowiny, cały czas oni przy piłce. Teraz golkiper, złe wybicie, świetnie. Szczurek z Podobińskim, jeszcze dobitka. No i gdzieś ta piłka wyłuskana przez Michała Łębeckiego. Górka, Górka, Kiełpiński, Chyży. Zablokowany znowu Dorowski, znowu. Też znowu Chyży, zwód, podanie Kiełpiński, zwód, czy odda strzał? Jest! To, co nie udało się Tkaczowi. Piłkę idą razem z Tomkiem Dura, 2-1, ale świetnie odzyskują futbolówkę zawodnicy futsal. Nowiny dobrze opóźnia Szczurek, zagranie pod bramkę, Bednarczyk broni w jakiś niesamowity sposób. Fenomenalna interwencja. Tym drugim, i tu chciałbym, żebyście Państwo też zauważyli tą sytuację, po raz kolejny fenomenalnie Bednarczyk wybija gdzieś tam opuszkami palców piłkę. No i nasz desantowiec załatwił nam tutaj przedłużony rzut karny. Po stronie Nowin Markowicz. Guny ożyły, kibice żyją. Markowicz! Mark, nie! Odpal! Ach, nie ma bramki! Zmienił stronę. Chyży.
Mizera, ależ obrona, ależ ofiarność. Ale tutaj no aż się prosi o przerwę, bo widać, że Szmajdel ucierpiał. Dość szybko ta piłka przemieszcza się pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Po co? Po co? No, nie ma co dyskutować. Przed kolejną szansą numer 30, Michał Łabęcki. Jest gwizdek. Yeah! Janek Biskup! Ależ się przedarł. Dobrze Biskup. Staszowski. Lewa strona boiska, wypychany. Utrzymuje się Michał cały czas przy piłce. Łopatka. Dobre podanie na prawą. Zwód na lewą nogę. Nie ma bramki. 10 sekund do końca. Nowiny od razu. Krótko, szybko, zwięźle, ale wyjaśnia sytuację Łopatka. Dobre podanie Staszowski. Ależ by było arcydzieło. Świetnie Dura. Mocne uderzenie, fenomenalnie Filip Schneidel. Strzemski, tym razem na lewo. Świetnie Tkacz, Tkacz już 1-1, gol! Jest! Łopatka, ale wprost w dobrze wychodzącego Filipa Schneidla. Złe podanie, za krótko, Łopatka. Ruszają z kontratakiem zawodnicy futsal. Nowiny, jest bramka kontaktowa. Pierwsza bramka dla Nowin. 9 minuta drugiej połowy tego spotkania. Drużyny futsal Nowiny. Łabęcki znalazł Markowicza. I znowu Łabęcki dostanie do Markowicza. 2. I mamy 3-2. 2. 3-2. I 3-2 lecą już Nowiny. Nie ma bramki, Kiełpiński to wybronił. Jest niecałe 7 minut do końca. Tutaj Sosznica musi szukać kolejnej bramki. I gol! Gole urwał! Ale to było dobre! Główce drużyny gości. Dobrze ustawiony Chyży. Łopatka. 3-3 i gol! To jest ta kropka nad i. Czuję, że z Konradem Podopińskim nic złego się nie stało, że w przyszłym meczu go zobaczymy. Akademicy z Krakowa podejmowali na własnym parkiecie drużynę Hejro Rzeszów. Przy piłce drużyna gości, ale mamy złe to podanie w środkową część boiska. Strzał na bramkę i świetna interwencja bramkarza drużyny Hejro Rzeszów. Kolejna sytuacja, tym razem z kontrą wychodzą zawodnicy drużyny gospodarzy. Mikołaj Pyś, kapitalne, precyzyjne uderzenie w futsalówkę odbito od dwóch słupków, pada do siatki i akademicy z Krakowa wychodzą na prowadzenie. A to już druga część tego spotkania i ponownie gospodarze wychodzą z kontratakiem. Mikołaj Pyś uderza na bramkę, pokonuje bramkarzy rywali i zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. AZS Ułek pokonuje na własnym parkiecie Hejro Rzeszów. Tak się prezentuje komplet wyników w grupie północnej oraz tabela. Szóstą i pierwszą drużynę dzielą zaledwie 4 punkty. Przed Państwem natomiast jeszcze komplet wyników w grupie południowej oraz tabela. Silesia Box i Sosznica odjeżdżają reszcie stawki.